Kupkach pewnie żeście zobaczyli już te plakaty, one już wiszą. Mam nadzieję, że taka większa akcja no jakoś tam pomoże, czy tam ileś tych petard będzie mniej wyszczelonych, bo wiemy, że to no, realia są takie, że jest tak mocno w nas zakorzenione jest wydawanie pieniędzy w ciągu 10 sekund, dużych pieniędzy, że na pewno ludzie się pewnie nie będą, nie, no na pewno będzie na pewno jasno i głośno w noc sylwestrową, ale miejmy nadzieję, że dotrzemy do tych ludzi, którzy będą witać Nowy Rok w Tatrach i że mniej będzie tych petard, a cudownie byłoby, jakby w ogóle ludzie w spokoju i w ciszy i tą, przywitali Nowy Rok w Tatrach. Co roku no, mieliśmy, ja pamiętam, takie sytuacje, gdzie były służby rozstawiane przy wszystkich schroniskach, po kilka osób. I efekt tego był taki, że to była taka gonitwa od jednego do drugiego, zwracanie uwagi. I te petardy tak za człowiekiem co chwilę kolejna. A rozmowy z no, o godzinie 12 w nocy, no to część już jest lekko tam jakieś już promile ma, więc to jest bardzo trudna sprawa dogadać się. Próbujemy w ten sposób przed Sylwestrem, dużo wcześniej informujemy. A z, no skutki, jakie to może mieć, no to to samo powtórzę, co w latach poprzednich. No zwierzęta się tego boją. Najlepszym przykładem są nawet zwierzęta domowe. Wiemy, jak reagują nasze psy czy koty na petardy. A to proszę sobie wyobrazić, jak dopiero może to wyglądać, jaka reakcja może być dzikich zwierząt. W Tatrach mamy sporo punktów gastronomicznych, sporo jest tych schronisk głęboko w sercu Tatr, w ścisłych rezerwatach, dookoła są ścisłe rezerwaty. Często jest tak, że znaczy było tak, że niedźwiedź gawrował w odległości 300 metrów od schroniska, 200 metrów od schroniska w Morskim Oku. Niewykluczone jest, że w tym roku jakiś niedźwiedź tam wrócił do tej gawry. Więc no, trzeba sobie zdawać sprawę, że jesteśmy, no, jesteśmy prawie, że w samym sercu jesteśmy prawie, że w gawrze niedźwiedzia. Wydatek energetyczny zwierząt, które są zimą płoszone, które muszą gdzieś tam przez grań przedostać się w inne miejsce, no jest ogromny. Dla nas jest to zabawa, a dla zwierząt ta noc to jest, może być po prostu być albo nie, przeżyć albo nie.